Także ze stadionu w Budapeszcie witam, chcę bardzo serdecznie powitać Patrykowski, a dzisiaj zmierzą się na dwie drużyny Andora z Węgrami. Jak patrzę teraz na tabeli, Andora zdobyła 4 punkty, natomiast Węgry 12 i w tym momencie po meczu Polska-Anglia plasują się na drugim miejscu. Tymczasem Andora na czwartym, jak dobrze się mylę. Przed Albanią i San Marino. No i tak nie będzie składu, nie będzie hymnu Andory, ale składy będą pokazane. Bramka Gulasz i obrona Holender, Szoloj, Orban, Lang, Bese, pomoc Szoboszloj, Ziger, Nodzi oraz Kalmar. Na ataku Nikolić, to jest formacja 5-4-1 z cofniętymi defensywnymi pomocnikami. Natomiast Andora, formacja 4-4-2, bramka José Gómez, obrona Nicolas Garcia, Walesz, Rubio, pomoc Czerwos, Rebesz, Puyol, Martinez, a na ataku Vieira, Fernandez, tej formacja 4-4-2, ale również z cofniętymi defensywnymi pomocnikami. Rozpocznie reprezentacja Węgier, a jeszcze pragnę przypomnieć, że w poprzednim meczu Węgry wygrały 1-0. Nikolić. Zagranie do Kalmara, może być 1-0! Nie ma gola! Nikolić! Jeszcze teraz Nikolić! Ale sędzia odgwizduje spalonego. I ja myślałem, że odskakują Węgrzy, że Merebes i niedokładne zagranie kończy się stratą piłki, chociaż... do... jeszcze kończy się tutaj faulem faulowany Węgier. I Kalmar, zagranie do Bese, na skrzydle, będzie wrzutka czy nie będzie? Będzie wrzutka, ajajaj! Co to był za strzał? Nie ma bramki! I tutaj atakują Węgrzy, ale broni Gomez. Gomez tutaj widzę w ostatnich meczach to najbardziej bronił tych wyników, bo przez to Andora nie przegrywa jakoś wysoko i może to przyczyniło się do zwycięstwa nad Albanią 2-1 oraz remisu z Polską 0-0. Ziger, Szoboszloj, zagranie do Nikolicia, ależ tutaj było blisko i może padłaby bramka, ale broni znowu Josep Gomez. Zagranie do Nikolicia, czy zdąży do tej piłki? Zdąży teraz Nikolić! I tylko teraz, żeby to dobrze wykończyć, Nikolić, zagranie do Bese, Kalmar stracił, jeszcze odzyskali, znowu ponownie Kalmar z dystansu! Będzie rzut rożny. No i z rzut rożnego rozpoczną Węgrzy, zmiana za Kalmara, wchodzi Gazdag. Szoboszloj. Jeszcze Holender! Bese! Jest teraz szansa, ale kolejny korner! Na pewno wejdzie teraz Szoloj. Bo Szoloj na pewno może odmienić los tego spotkania. No a wchodzi on za Nikolicia. Ponownie Szoboszloj, rzut rożnego. Ale niedokładnie to przemyślane i kończy się tutaj stratą. I Szoloj! Szoloj, ale... no nie chcę tutaj remisu, bo powtórzy się historia z meczu z Polską z drugiej kolejki. Tutaj nie ma opcji, żeby któraś z tych drużyn nie strzelała bramki. Nawet jestem gotowy na zakończenie, ale... zaskoczenie, ale chcę, żeby tutaj któraś drużyna wygrała. Gazdag. Bese. Podanie do Szoloja. Ale stracili. Oj, się obawiam, że tutaj... właściwie może się kończyć remisem. No Andora walczy. Andora walczy, choć nie jest u siebie. Węgrzy grają u siebie, powinni bardziej się postarać. 2 minuty doliczone. Ależ teraz Andora. Andora prowadzi piłkę. Niestety strata. Jeszcze przy okazji faul, ale będą mieli rzut wolny. Andorczycy. Za Szoboszloja wejdzie Szoloj. To już widzimy na zaoczonym obrazku. No i rzut wolny dla Andory. Czy strzelą z tego bramkę? Puyol. Puyol... nie będzie! Nie będzie bramki! Czy zdąży do tego Emil Garcia? Koniec! Kolejny remis. Ta kolejka, widać, składa się z samych remisów. Poprzednio też remis Polska-Anglia. Do usłyszenia w kolejnym spotkaniu.